tej chwili chciałbym zaprosić na scenę przewodniczącego Rady Osiedla Oliwa, pana Andrzeja Osip. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, mieszkańcy Oliwy, Oliwianie, chciałbym serdecznie w imieniu Rady Osiedla wszystkich przywitać na pierwszym naszym festynie. Mam nadzieję, że będzie udany. Dobra, za wszystkie mankamenty chciałbym od razu na wstępie przeprosić. Wszystkiego dobrego. Brawo! A Kuba, co kładasz nowe? Co kładasz nowe? Może, słuchaj, my tam mamy stację, może z zawiązanymi oknami. A jakiś telefon? Teraz przedstawiamy zawodnika hotelu na lodzie, o 5:00. Nie wszyscy wiedzą, jak wygląda hotelista, więc tak właśnie wygląda. Także... Armel, przyszliście. Jest słoneczko. Piękne słoneczko. Co ma być na drugim, Madzia? Może też słoneczko? Kotek. Kotek? Zostać wobec ciebie, to nie mam siły. Nie mam siły, by żyć. Nie. 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 Like, and right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can't fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Dzień dobry, Tomasz Struk. Ktoś stwierdził, że podobno coś wiemy o Oliwie, więc stwierdziliśmy, że przygotujemy dla Państwa taki mały konkurs wiedzy o Oliwie. Może też troszkę z historią. Mamy prezenty dla Was. Mamy prezenty od firmy Dr. Edgar. Mieszkasz tu od urodzenia, tak? Słuchaj, najwyższe wzgórze w Oliwie to? Pachołek. No i o to chodzi. Właśnie o taką odpowiedź nam chodziło. Mamy dla Ciebie prezenty od firmy Edgar. Coś słodkiego, co na pewno jeszcze powiększy słodkości w Twoim domu. Pompuje nam krew, która dostarcza do naszych komórek wszystkie potrzebne substancje, żeby żyć. Jeżeli tego nie robisz, to znaczy, że możemy umrzeć, a niestety pierwsze wymierają komórki w ciągu najbliższych 4 minut. Dziękujemy. Piesek numerem 6. A ja już go ujechałem raz. Na sercu, całym ciałem opieramy się na klatce piersiowej. Trzeba to robić w sekwencji 30 na 2. Czyli...